zdrowia, szczególnie dla tych, którzy przetrwali i przeżyli ataki wariatów, morderców, zabójców strzelających do niewinnych ludzi w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, 800 milionów, prawie 800 milionów dostaną ofiary, no i rodziny tych, którzy zostali zabici. 800 milionów, no to jest duża suma. Znaczy mówią między 730 a 800, a konkretnie to będzie 751, bo tyle, na tyle był ubezpieczony MGM Resort International, czyli cały ten hotel, cała ta grupa finansowa z hotelu, którego Steven Paddock zastrzelił 58 osób, no i poranił setki innych. To było w Las Vegas w czasie koncertu 1 października 2017 roku. No, 760 milionów, no to są spore pieniądze, no ale i niespore pieniądze. Jednak w tym Las Vegas to była tragedia. No dlaczego jest odszkodowanie? Odszkodowanie jest dlatego, że no zaskarżyli hotel, że oni nie zrobili wszystkiego, co powinni zrobić, że to było w zasadzie takie niedopatrzenie, zaniechanie, powiedzmy, a zaniechanie niby wynikało z tego, że między innymi pracownicy dostarczyli około 20 najróżniejszych walizek i długich takich futerałów na broń do pokoju. No i prawnicy mówią, że w zasadzie to hotel powinien się zorientować, że coś nie jest tak. Ten Steven Paddock, on przytargał kilka tysięcy sztuk amunicji, kilkanaście najróżniejszych pistoletów, takich półautomatycznych karabinków. No i planował zabijać, ludzie zginęło bardzo dużo, no i jest to odszkodowanie. To jest ciekawe, to jest taki dosyć, no prawie że ewenement na skalę amerykańską, no bo takie odszkodowania, no to są bardzo, bardzo rzadkie. Była taka sytuacja w Aurora, Colorado, gdzie w 2012 roku następny wariat, szaleniec, zabił 12 osób i poranił 70. Także sędzia uznał, słusznie zresztą, że jedynym winnym był po prostu ten morderca, ten zabójca, no bo trudno w zasadzie skarżyć teatr czy właścicieli teatru za to, że nie są policjantami, czy nie pilnują takiego biznesu, tak? To jeżeli by się w sklepie spożywczym coś takiego stało, czy gdzieś indziej, no to trudno wymagać, żeby ludzie zamieniali się wszyscy w policjantów. No i tak samo w zeszłym roku sędzia odrzucił, była taka sprawa w Orlando, w Florydzie, kiedy w 2016 roku był atak, no w sumie to był atak przez homoseksualnego muzułmanina. No, on został zmuszony po prostu do powystrzelania tych homoseksualistów, no bo sam był homoseksualistą. O tym tak się często nie mówi, no ale to był fakt. No ale była grupa, która powiedziała, że będzie skarżyła policję. No i sędzia jednak odrzucił to. Tą sprawę. Inna sytuacja była tak w Virginii. Virginia sam w sobie zapłacił 11 milionów rodzinom ludzi zabitych w Politechnice stanu Virginia. To było zrobione dlatego, że no oni troszeczkę wiedzieli, że tam coś się dzieje. No i tam było jakieś zaniechanie.
na Florydzie, nie na Florydzie, w Columbine, w Colorado, wygrali 2,5 miliona, ale 2,5 miliona to wygrali od rodziny tego mordercy, no i w zasadzie od dwóch facetów, którzy dali mu w zasadzie, no, sprzedali, czy tam dali tą broń, także oni byli bezpośrednio winnymi. Większość tych ludzi, tych ofiar, no to właśnie tłumaczy, zawsze podkreślają, że te firmy wezmą się za siebie i zaczną bardziej pilnować tego, co robią. No jest to, na pewno będą to robili, tyle tylko, że czy to jest obowiązek, czy ten MGA im, no to ma obowiązek zabezpieczania. No co będzie? No będzie, na pewno przy takich koncertach będą bardziej pilnowali, patrzyli, o te miejsca, będą te bramki przemieszczali, no ale w tym wypadku facet z 32 piętra, w sumie tak jak Kennedy'ego zabili z 6 czy 7 piętra, no to on był na 32 piętrze, zaplanował wszystko bardzo, bardzo dokładnie, no i wykonał bardzo dokładnie te wszystkie. MGM zapłaci te pieniądze, ale nie przyznaje się do winy. Oni w zasadzie poczuwają się do odpowiedzialności za te stracone życia i to odpowiedzialność za to, że ludzie cierpieli, zginęli i tak dalej. No i te rodziny dostaną jakieś tam odszkodowania, no ale tam 4000 ludzi też dostanie jakieś odszkodowania. Prawnicy tłumaczą, że to właśnie za szkody moralne, szkody fizyczne, szkody jakieś takie lekarskie, no stracone pieniądze, no i że na przyszłość również ta cała sytuacja wpłynie na ich całe życie. W Ameryce w 2005 roku kongres wprowadził takie prawo, że w zasadzie nie można skarżyć producentów broni, no większość ludzi rozumie, że jeżeli właściciela fabryki broni można by było skarżyć za użytkowanie broni, no to prędzej czy później można by było skarżyć właścicieli fabryk samochodów za to, że produkują samochody. No i to jest ta właśnie obawa, że zmiana odpowiedzialności z tego, co podciąga za cyngiel, na tych, którzy wyprodukowali ten cyngiel, czy tą amunicję, czy ten broń, no to jest bardzo precedens, bardzo szkodliwy dla społeczeństwa. Ludzie mówią, że trzeba by było wyeliminować broń w 100%, no ale nigdzie nie jest broń wyeliminowana w 100% i kiedy broń jest nielegalna, no to tylko nielegalne bandziory mają broń. No. W Niemczech powiedzmy jest nielegalne posiadanie śrubokręta w schowku na rękawiczki. Trzeba mieć ten śrubokręt w pudełku, a pudełko musi być w bagażniku. Także Niemcy doskonale sobie zdają sprawę, że bronią może być nawet śrubokręt, no i ograniczają. W Londynie zrobili nielegalne noże rzeźnicze, no ale mimo wszystko bandziory z pewnych rejonów świata po prostu są przyzwyczajeni do nożownictwa, no i mają te noże, nieustannie słychać o jakichś tam zabójstwach, morderstwach i tego rodzaju rzeczy, tak, także w Ameryce ścigają broń, no bo to jest druga poprawka do konstytucji, to jest Bill of Rights, czyli w zasadzie najważniejsza sprawa w Ameryce, jeżeli chodzi o ten czas, kiedy Ameryka się stwarzała, no ludzie wiedzieli, że
wszyscy muszą, powinni mieć broń, jeżeli chcą bronić, no bo to były czasy właśnie, kiedy była ta walka z koroną angielską i cała ta milicja, czyli służby takie, czy nieregularne wojsko stworzone przez normalnych ludzi musi mieć broń. No. W Connecticut no, zrobili coś takiego, że częściowo wygrali, czy częściowo ukarali producentów tych półautomatycznych karabinów, no bo powiedzieli, że reklama była skierowana w taki sposób, no i tam udowadniali jakoś, no i nie wiadomo, czy udowodnili, czy nie udowodnili, ale zdecydowali, że reklamowanie tej broni miało wpływ na tego strzelającego w 2012 roku w Sandy Hook w szkole podstawowej, tak, także no jest to smutne, kiedy ludzie giną. Teraz w Kansas City też znowu gdzieś tam w barze jakaś była awantura, no ale ludzie jednak się zbroją, czym bardziej państwo i rząd. No a szczególnie socjaliści, komuniści, demokraci, oni obiecują totalną konfiskatę broni, no to ludzie zaczynają kupować. Prawda jest taka, że tych wszystkich wariatów, którzy strzelają, nie ma na nich siły. W większości przypadków to wszyscy wiedzą, że oni prędzej czy później to zrobią. Nauczyciele, sąsiedzi, policja, wszyscy mniej więcej wiedzą, że to jest chodząca bomba, która prędzej czy później wybuchnie, że to jest człowiek, który prędzej czy później zacznie strzelać, no ale nic nie jest robione w tym kierunku, także to jest największy problem. To jest największy problem, że nie są zamykani w domach wariatów, że nie są pilnowani, że chodzą po ulicy, no i później dochodzi do tragedii i właśnie hotele muszą płacić odszkodowania, teatry muszą płacić odszkodowania, stan musi płacić, bary i tak dalej, tylko dlatego, że dopuścili. Jakby zaczęli coś robić prewencyjnie, no to też wiadomo jest, że prawnicy by skarżyli o to, że ktoś coś tam zrobił bezpodstawnie. Także się wszyscy się boją i jest totalny bałagan. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo. Jak polecasz, dziękuję najbardziej. Tu jest guziczek do subskrypcji, można nacisnąć, dzwoneczek, dzyń, powiadomienia o codziennych filmikach. I do następnego filmiku, który najprawdopodobniej będzie zdemonetyzowany, a ten dzisiejszy na 100%.